Panie profesorze, profesor Artur Hutnikiewicz, jest pan już jednym z nielicznych profesorów dobrej przedwojennej roboty, jak to kiedyś mówiono. Jak się czuje osoba, która budowała Uniwersytet w Toruniu? Proszę pana, więc cóż, mój kontakt z Toruniem jest sprawą w pewnym sensie przypadku. Ja urodziłem się we Lwowie, to jest moje miasto rodzinne, piękne miasto, z tego nigdy bym nie wymigrował, gdyby nie to, co się stało. Tam skończyłem zarówno gimnazjum, bardzo dobre gimnazjum klasyczne. Potem studiowałem tam historię, literaturę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. I tam jeszcze udało mi się zrobić magisterium. Także cała moja formacja, jaką wyniosłem, to właśnie należy do tamtego kręgu. W Toruniu znalazłem się w ten sposób, że po prostu po wojnie, kiedy musiałem stamtąd wyjechać, bo groziło mi wywózka gdzieś w stronę Kostromy, gdzieś tam pod Ural. Najpierw zaczepiłem się w jakimś małym miasteczku, w Wałczu, jest takie miasteczko na Pomorzu Zachodnim, gdzie przez rok byłem nauczycielem języka polskiego. A potem, kiedy z Uniwersytetu Lwowskiego, mój profesor, to był moim mistrzem, profesor Eugeniusz Kucharski, wybitny teoretyk, historyk literatury, przyjechał do Torunia, bo tutaj otrzymał katedrę teorii literatury, literatury porównawczej, więc zaczął mnie szukać jako swojego ucznia po całej Polsce i w jakiś sposób znalazł mnie w tej głuchej prowincji i zaprosił mnie tutaj do siebie na asystenturę. Także w 1946 roku przyjechałem tutaj jesienią, prawda, i tutaj już oczywiście zostałem. A jakby pan porównał obydwa te uniwersytety, Uniwersytet Lwowski i Uniwersytet Toruński? Czym one się różnią? Jaki kiedyś był system nauczania przed wojną, a jaki jest teraz? Który jest lepszy? Proszę pana, więc różnica jest kolosalna z tego względu, po pierwsze, że Uniwersytet Lwowski miał wielką tradycję, miał kilkusetletnią tradycję. W okresie zaborów był to drugi wielki uniwersytet na wszystkich ziemiach polskich obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w pewnych dziedzinach wiedzy nawet przodowo, ponieważ Lwów był stolicą Galicji, a nie Kraków, który był miastem pogranicznym, prowincjonalnym. Więc to są tradycje nieporównywalne, bo a w końcu to jest bardzo młody uniwersytet, ma 50 lat zaledwie. Ale jego początki były bardzo interesujące, ponieważ ta profesura, która się pojawiła w Toruniu, wywodziła się właśnie z tych wszystkich wielkich uniwersytetów polskich między okresem międzywojennego, głównie Lwów i Wilno. Obok tego byli profesorowie z Warszawy, z Krakowa, z Poznania i z Lublina. Także te pierwsze początki były bardzo interesujące i zapowiadały bardzo wiele. Ale potem nastąpiło to, o czym tutaj często społeczeństwo Ziemi Pomorskiej nie zdaje sobie sprawy, że ten system kształcenia, jaki obowiązywał w okresie międzywojennym, ten system takich właśnie prawdziwego, autentycznego Uniwersytetu Europejskiego, został zniszczony, ponieważ narzucono im wzory sowieckie. Ten uniwersytet, który powstał na przełomie lat 40. i 50., przybył ten system sowiecki, który był zupełnym zaprzeczeniem tego, co jest istotą uniwersytetu. Bo istotą uniwersytetu to jest samodzielne studia studenta pod opieką wybranego, wybitnego profesora. A tutaj zmienił się ten system sowiecki, to była taka szkoła. Szkoła z podziałem na klasy, pierwsza klasa A, to pierwsza grupa B, grupa C i tak dalej. Przez całe wieczne siedzenie na wykładach, na rozmaitych zajęciach, tak żeby student nigdy nie miał czasu, żeby samodzielnie myśleć, żeby samodzielnie poszukiwać, bo to poszukiwanie mogłoby skierować go na niewłaściwe tory. A tak, jeżeli on siedział do rana do wieczora, to był zawsze pod kontrolą. Odpowiednio dobranych wykładowców, którzy kontrolowali, odpowiednio dobranych tzw. starostów grup, którzy pilnowali, czy zajmuje się właściwie, czy czyta, co to właściwe, czy nie mówi może jakichś rzeczy bardzo niewłaściwych. Więc to jest ta klęska, która nas spotkała i usiłujemy się wydobyć zaledwie dopiero jakichś 9 lat od roku 1989. Próbujemy to odbudować, ale to jest niesłychanie trudne. Ponieważ jednak wychowały się całe pokolenia, które nie znają innego niestety, tylko ten sowiecki. I nakłonieni, żeby zmienili trochę właśnie procedury samego kształcenia studentów, prowadzenia wykładów, zajęć, nie jest takie łatwe. Ale oczywiście robimy wszystko, żeby to wszystko zmienić.
Nawet ja się w to wszystko włączyłem, bo nawet przecież, mimo że jestem emerytem, to jeszcze prowadzę zajęcia. Oczywiście zawsze prowadzimy zajęcia według dawnego systemu, nie zważając, to do mnie logo nie przemawiało, to mnie nie obchodziło zupełnie. I dzisiaj jeszcze prowadzę zajęcia, pytam na egzaminie, przy czym pytam w całej literaturze, tak jak było dawniej, profesor pyta z całej literatury swojego studenta, a nie żeby każdą epokę kto inny pytał. Bo co to za profesor uniwersytetu, coś zna tylko swoją epokę. Właśnie od 1989 roku usiłujemy, jak pan profesor stwierdził, powrócić do tego, co było najbardziej wartościowe na studiach uniwersyteckich, do tej pracy samodzielnej. Ale jak wiem z własnego doświadczenia, nie zawsze się to udaje. Jest tu jeszcze grupa profesorów o bardzo konserwatywnych, w tym ujęciu negatywnym, poglądach, których no, nie sposób już przebić. Czy jest szansa, że to jednak to, co było dobre, wróci? Wie pan, w ogóle to się widzi wszędzie, nie tylko na uniwersytecie, to się widzi w ogóle w całym naszym życiu społecznym, w życiu obywatelskim, prawda? To widać, proszę pana, w tym, co się dzieje w szkolnictwie niższych stopni, w szkolnictwie średnim, czy nawet w szkolnictwie podstawowym, one nie spełniają swojej roli tak, jak powinny spełniać. Więc to są spustoszenia, które trwały. Przerabianie mentalności społecznej, obywatelskiej, intelektualnej, to trwało prawie 50 lat i wyzwolić się z tego nie jest rzeczą łatwa. Także ja przewiduję, że potrzeba co najmniej może dwóch pokoleń, żeby to wszystko odrobić, to całe 50-lecie. I tego nie można od razu zrobić, bo trudno przełamać ludzkie nawyki, ludzkie przyzwyczajenia, ludzkie wyobrażenia nawet, że tak powinno być. Ja często w rozmowie z kolegami często właśnie napotykam na tego rodzaju wątpliwości. No dobrze, jeżeli my pozostawimy tak studentom samym sobie, że to oni mają samodzielnie studiować i tylko zgłaszać na egzaminy wtedy, kiedy będą się czuli przygotowani i tego profesora tylko sobie wybiorą, to czy to się wszystko nie jakieś rozejdzie, rozleci się to wszystko, czy oni zdobędą się jakąś taką samodyscyplinę? Bo tutaj wymaga się od studenta w tym systemie europejskim pewnej odpowiedzialności. Studenta traktuje się jako osobę dorosłą, a więc która świadomie wybrała dany kierunek i świadomie chce jak najbardziej skorzystać ze swoich studiów. I ona jest odpowiedzialna za to, co robi. Tak było za moich czasów. Panie profesorze, bardzo wielu znakomitych profesorów, wykładowców, a także pana rówieśników tuż po wojnie opuściło kraj. Mieliśmy nadzieję, że po 1989 roku to wszystko się jak gdyby uspokoi, że ludzie będą wracać. Tymczasem ostatnio przeczytałem artykuł, w którym Zbigniew Preissner, znakomity polski kompozytor, opuszcza Polskę z powodów już nie tyle ekonomicznych czy politycznych, ale z takiej, jak on się to wyraził, przeraźliwej niemocy, niemożności zrobienia niczego, co mógłby zrobić. Czy pan profesor nie miał takich pokus, żeby wyjechać stąd? Nie, nigdy, proszę pana, nie miał takich pokus, prawda? Uważam, że trzeba być właśnie w Polsce, bo tutaj tylko możemy coś osiągnąć i tutaj mamy jakąś odpowiedzialność wobec tego społeczeństwa, tego narodu, tej młodszej generacji, która nas po prostu potrzebuje, prawda? I ja uważam, że ja sam jako człowiek, jako uczony, jako nauczyciel mogę się realizować swoją własną, indywidualną wizję mojego własnego życia, tylko tutaj. Tu jest dla mnie pole do jakiegoś popisu do zrozumienia. Dlatego ja nigdy nie chciałem tego opuścić. Ja nawet nie chciałem stąd odejść z Torunia wtedy, kiedy ja miałem pewne propozycje, żeby przenieść do innych polskich uniwersytetów, większych niż Toruń. Bo miałem takie, tutaj miałem sobie te kłopoty z czasów stalinowskich, prawda? Miałem prawo mieć już tego wszystkiego dość. I miałem takie propozycje, żeby przeniesiemy pana gdzie indziej. Ja powiedziałem, że nie, ja tutaj jestem potrzebny, bo inne wielkie środowiska, takie jak Jelonka, Państwo Warszawskie, mają bardzo dużo osób, które jeszcze znam, to są moi koledzy, profesorowie, i którzy spełniają doskonale swoje obowiązki. Natomiast tutaj w Toruniu nie było tylu. I uważam, że moje miejsce jest tutaj. I uważam, że na to, że pozostałem tutaj, ktoś tam jednak skorzystał. Część młodzieży, prawda, z tego korzystała, prawda? Bo uważam, że tutaj trzeba być, gdzie jest największe pole do zrobienia czegoś.
Dlatego ja nie rozumiem tych osób, które rezygnują z pracy tutaj i wybierają tam. Nie wiem, tam będzie łatwiej, tam można zrobić może bardziej taką, wie pan, spektakularną karierę. Nie powiem, co tam się można lepiej zarobić, prawda? Ale to dla mnie nie były rzeczy najistotniejsze. Natomiast uważam, że tutaj można też bardzo wiele zrobić. Dlaczego pan Pajzna tak to rozstrzygnął, to jest jego sprawa. Ja nie mam żadnych podstaw tego, żeby to kwestionować, czy to potępić, czy w ogóle zajmować jakieś stanowisko, to jest jego sprawa. Ale ja bym tego nie robił. Nawet bym miał takie, gdyby mnie ktoś tam zapraszał. Owszem, można tam pojechać, prawda, wygłosić parę wykładów, prawda, oczywiście kontakty, wyjazdy zagraniczne jest to konieczne, prawda. Tutaj ci moi wychowankowie, prawda, którzy tu ze mną są związani, oni już kilkakrotnie byli za granicą, prawda, pracowali gdzieś w Paryżu, w Londynie, grzebali w tamtych bibliotekach, prawda, w tamtych archiwaliach polskich, prawda. To potrzeba, ale trzeba wracać tutaj i tutaj robić tą wielką polską naukę, prawda, i wspaniały polski uniwersytet, zgodnie z tą naszą wielką tradycją. Panie profesorze, wrócę na chwilę do Lwowa lat 20. i 30. Jakie to było miasto? Czy to było miasto, bo przecież Lwów to było miasto trzech, czterech kultur właściwie. Jak to wszystko wyglądało w życiu? Proszę pana, w ogóle to było miasto interesujące właśnie dlatego, o czym pan mówi, prawda, że tam było bardzo wiele narodowości. Bo tam nie było tego Polacy, Ukraińcy, bo to oni ustanowili pewnie rdzeni, bo im przeważali stanowczo Polacy. Tam było Polaków około 60%, Ukraińcy było 10%, ale byli oczywiście Żydzi, byli Niemcy, ci dawni Austriacy, bo to była ta Galicja austriacka, byli Grecy, byli Włosi. Prawda? Bo nie wszyscy tutaj wędrowali, oczywiście Czesi, Słowacy, prawda? Bo to była ta wielka monarchia austro-węgierska, Węgrzy, która była taką mieszaniną narodowości, to były takie Stany Zjednoczone Europy Centralnej, prawda? Więc to wszystko tam była ta mieszanka i ta mieszanka antropologiczna dawała doskonałe efekty, mieszała się krew, wie pana? Ludzie zawierali małżeństwa, prawda, powiedzmy, wierzyńscy, prawda, Wierzchajnowi, prawda, z pochodzenia, prawda, on był jakimś Austriakiem, który tutaj przyjechał, prawda, tu ożenił się z Polką, prawda, i oczywiście potem miał tych synów, którzy byli Polakami, czyli Bolgami, i był wielki poeta polski, prawda, z tego, prawda, Leopold Staw, to też jacyś imigranci czesko-austriaccy, prawda. A potem wielki poeta z tego, więc to było miasto niesłychanie rozmaicone, ponieważ ta wymiana, wie pan, wymiana krwi, można powiedzieć, prawda, daje doskonały wynik. Mieszańcy są podobno najzdolniejsi, proszę pana. A tam prawie wszyscy mieli jakąś krew mieszaną. Potem, wie pan, to było piękne miasto, ponieważ ono nigdy nie należało do Rosji. Tam nigdy Rosja nie była, to była zawsze Europa. Ponieważ miasto było duże, bo to była stolica Galicji, jako takiej dzielnicy koronnej monarchii austro-węgierskiej. Więc tam było namiestnictwo, namiestnik rządzący zamiast cesarza Austrii, to kiedy był wicekról, miejscowy, to byli przecież Polacy. Było to miasto, które cieszyło się wielką, w ogóle cała Galicja cieszyła się autonomią, także tam było wszystko polskie. Szkolnictwo było polskie, sądownictwo polskie, prawda, cała administracja, prawda, minister Polak i namiestnik przeważnie Polak. Więc to było świetne, jeśli chodzi o jego wygląd, jego zewnętrzny kształt, to było miasto europejskie. One wzorowały te wszystkie wielkie miasta, te wchodzące w skład monarchii austro-węgierskiej, wzorowały się oczywiście na Wiedniu. I to dzisiaj się tam pojedzie, widać te wielkie budowle przypominające ten klasycyzm, czy pseudoklasycyzm, czy secesję wiedeńską, prawda? Szerokie ulice, wielkie bulwary, prawda, wspaniałe wielkie gmachy. Także to było piękne miasto, jak gdyby nie to, ta historia, ta potworna historia, która zmierzyła wiele istnień ludzkich, prawda, byłbym tam został, nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej, prawda, ale muszę powiedzieć, prawda, że dostawszy się do Torunia, tak, mieszkając tyle lat w Toruniu, wydaje mi się, jestem przekonany właściwie o tym, że los jakoś łaskawi się ze mną. Obszedł, prawda, bo Toruń, aczkolwiek jest inny
niż Lwów. Jest nieporównywalny, jest mimo wszystko miastem małym. O tej malutkiej stalówce, prawda, w wąsiutkich uliczkach, czego nie było w Lwowie. Mimo wszystko jest to miasto piękne. O wspaniałej architekturze, to jest co oglądać, prawda? Jest pięknie położone, ale wielką, szeroką rzeką, której Lwów niestety nie miał. Dużo zieleni. Idealne miasto właśnie dla uniwersytetu. Ponieważ ja byłem kilkakrotnie w Anglii, potem zwiedzałem te uniwersytety w Cambridge czy w Oxfordzie, potem byłem tam, więc to, tak zawsze uważałem sobie, że to nie ma takie idealne warunki do miasta takiego uniwersyteckiego, bo Oxford i Cambridge nie przekraczają 100 tysięcy mieszkańców. Tam nie ma żadnego przemysłu, żadnego wielkiego handlu, to jest miasto uniwersytetu. Otóż tutaj byłyby takie warunki, tylko jednak wybudowano mimo wszystko, bo to była ta mania, prawda, mania socjalizmu, prawda, wielkie budowle socjalizmu, więc budowano te polochemy, rany i wtedy trochę zepsuło, prawda, ten charakter uniwersytecki miasta, ale to miasto doskonale nadające się do i spokój, nie ma tej walki z przestrzenią, prawda, i wszędzie blisko, prawda, cisza. Panie profesorze, mówi się, że Wrocław przypomina Lwów. Czy to prawda? Nie, proszę pana, nie przypomina Lwów, bo tam mimo wszystko było to piętno jednak takie pruskie, prawda? On przynajmniej ten Śląsk ponad 100 lat należy do Prus, prawda? I to widać, prawda? Zresztą on był niesłychanie zniszczony. Ja pamiętam Wrocław tuż powojenny, kiedy bo tam było przecież po lasy, bardzo dużo Polaków, tam był przecież prawie uniwersytet, cała Politechnika Lwowska tam wylądowała, tam wylądowały te resztki Ossolineum, które tam wypuszczono stamtąd. I także jak ja przyjeżdżałem w pierwszych latach po wojnie tam, to spotykałem swoich kolegów, swoich profesorów, prawda, nawet woźnych w bibliotece, prawda, którzy podawali im książki w Lwowie, to się on tam też dalej urzędowali. Ale to miasto było w zupełnej ruinie. Jak pamiętam, że jechałem tam do swoich znajomych na przedmieściach, to jechało się długo tramwajem przez tak morze ruin. Także tam niewiele zostało, prawda? To centrum zostało oczywiście, ale ono jest takie już właśnie gotyckie, takie właśnie średniowieczne, prawda? Jak to wszystko, prawda, w Niemczech było. Także nie przypomina jednak Lwowa. Ale na pewno jest trochę tego żywiołu lwowskiego, znaczy tego elementu, to co pan wspomniał, ten dialekt, ten taki specjalna intonacja, nawet u ludzi inteligentnych, bo już tego są, prawda, to tam się znajduje, że są takie, jak się wsiadło, gdzie tam wario, tam konduktor, prawda, zaciąga po lwowsku. Część wesołej lwowskiej fali również znalazła się. Lwowska fala, to wszystko tam wylądowało, tam ten hrabio Dziedoszycki, który był takim kawalerciarzem jednocześnie, on tam jeszcze żyje, prawda, i produkuje się czasem. Czy mógłby pan z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że znalazł pan swoje miejsce w życiu? Tak, uważam, że mimo że dla mnie to, co się stało, utrata tych ziem wschodnich, które nazywanie jakimś Ukrainą zachodnią, jest nieporozumieniem, ponieważ to są ziemie styku etnicznego. Przecież tam nie ma żadnej naturalnej granicy, tam nie ma ani żadnych Alp, ani żadnych Pirenejów. Jak później Francja, tylko zona jest od Hiszpanii, czy Włochy od Francji, czy to Szwajcarii. To jest otwarta przestrzeń. Otóż tam nie ma żadnej granicy. Tam były ruchy etniczne idące ze wschodu i idące z zachodu. Także te wszystkie ziemie nasze, te wchodziły w skład Polski międzywojenny, to były takie styku etniczne, gdzie żyły rozmaite narodowości w zupełnej zgodzie. Dopiero wie pan, ta klęska nacjonalizmu, którą stworzył wiek XX, ona powodowała, że trzeba być nieporozumienia. Ale to była Polska też. Miasta były zupełnie polskie. Jedyne województwo południowo-wschodnie, które miało przewagę żywiołu ukraińskiego, było stanisławowskie. Więc to były piękne obszary. I uczucie bazgeniem tam pozostał, ale musiałem wyjechać stamtąd i dostałem się do tego, czego nie żałuję. Ale mimo wszystko, mimo tych trudnych warunków, mimo to, że przez 50 lat byliśmy właściwie państwem niesuwerennym, państwem satelitarnym, zupełnie zdominowanym przez presję tego wielkiego rzekomego sojusznika, prawda? Mimo wszystko bardzo wiele rzeczy od jednostki. Trzeba mieć odwagę. Ja staram się zawsze mieć odwagę, bym miał i mówiłem zawsze to,
co uważałem za słuszne, co jest zgodne z moim rozumieniem prawdy. I mówiłem, że takie rzeczy to się nie podobały osobom oficjalnym. Potem miałem najgorszą opinię polityczną w komitecie wojewódzkim, w komitecie, prawda, miejskim, prawda, i w komitecie uczelnianym, prawda, bo mówił o rzeczach, mówił o Polsce międzywojennej, że było pięknie, wspaniale, prawda, mówił o 17 września, prawda, o Katyniu, mówiłem wtedy, kiedy nikt nie mówił, bo teraz to się wszyscy mówią. Ja to wszystko robiłem, prawda, oczywiście to było bardzo źle widziane, ale wydaje mi się, prawda, że chciałam właściwie zrealizować ten swój program. Coś osiągnąłem w nauce. Dużym moim osiągnięciem są ci moi uczniowie, tych kilkuset magistrów polonistów, które wyszły z mojego seminarium. Ponad 450 magistrów wyszło z mojego seminarium. Kilkudziesięciu doktorów, prawda. Brałem udział w kilkudziesięciu habilitacjach, prawda. Wielu doktoratach, wszystkim. Wydaje mi się, napisałem trochę, co mogłem. Więc wydaje mi się, że na ogół oceniam swoje życie jako udane. Mimo to, że bardzo ciężko przeżywam to, prawda, że co się stało w 65 roku. Panie profesorze, ja osobiście chciałbym w pana wieku, przepraszam, jeśli tak mówię, być tak cieszyć się tak dużą witalnością. Jest pan cały czas czynny zawodowo, pisze pan, o czym wiem. Jakie są pana plany jeszcze? Czy pan coś zamierza w najbliższym czasie opublikować nowego? No to nie wiem, wie pan, w moim wieku to już trudno, wie pan, coś wyplanować, wie pan, bo to każdy rok jest darowany, prawda. Ja zresztą już odczułem ten brzemię tych lat, prawda, już na pewno nie jestem tak elastyczny pod każdym względem, taki witalny i pełen energii, jak jeszcze 20 lat temu, prawda. Ale oczywiście stale coś robię, oczywiście na stale na czymś pracuję. Jak pan widzi, prawda, jestem jeszcze czynny, dydaktyczny, nawet robię to, co nie chcę robić poza mną. Znaczy, pytam studentów z literatury, z całej literatury, prawda, i mam duże powodzenie, na przykład bardzo dużo studentów przychodzi do mnie z zawodu literatury staropolskiej. Inna rzecz, ja kiedyś zajmowałem się tą staropolską, ja właściwie pisałem pracę magisterską w tej staropolskiej i potem miałem temat dany przez mojego profesora, to jest literatury staropolskiej. Dlatego po prostu warunki toruńskie sprawiły, że ja się przerzuciłem na nowszą literaturę, ponieważ tutaj pracować w literaturze staropolskiej nie było możliwości. Literatura staropolskiej potrzeba dobra, musi być dobra, stała biblioteka. A myśmy tutaj budowali ten uniwersytet biblioteką właściwie z niczego. I ona jest dzisiaj wspaniała. Dzisiaj po 50 latach jest to wspaniała biblioteka, w której można znaleźć bardzo cenne rzeczy, ale wtedy, kiedy ja zaczynałem, nie było mowy, że pracować serio w literaturze staropolskiej. Więc ja tak przerzuciłem się na te inne. Zresztą nie żałuję, prawda, bo w końcu jest to literatura bardziej może ciekawa dla współczesnego czytelnika niż tamta. Panie profesorze, jakich poetów pan sobie najbardziej, najwyżej ceni? Poetów, pisarzy? Wie pan, no to trudno powiedzieć, wie pan, polonista musi być obdarowany jakąś taką wrażliwością dość wszechstronną. On nie może być jednostronny. Na pewno jednostronność wyborów może pozwolić każdy przeciętny, prawda, odbiorca sztuki, literatury. Każdy ma prawo do własnych, prawda, sympatii i antypatii. Prawda. Natomiast jeśli ja zawodowo zajmuję się literaturą, to ja muszę widzieć, prawda, i to piękne, stare, prawda, średniowieczne jeszcze, prawda, i roki późniejsze, prawda, renesansu, baroku. I rozmaitość literatury, właśnie, że jest nie taka sama, że są rozmaici pisarze, zupełnie inaczej piszący, zupełnie inni poeci. Na tym polega piękno literatury i piękno sztuki, jej rozmaitość, na tym polega jej wielkość, prawda? Więc ja oczywiście starałam się zawsze, żeby jednak moja wrażliwość była tak otwarta na wszystko, a dlatego ja, aczkolwiek nigdy nie byłem na przykład entuzjastą awangardy. Nigdy nie byłem. Jednak napisałem książkę o awangardzie, bo uważałem, prawda, że trzeba o tym coś wiedzieć. A książka wyrosła z kontaktów ze studentami, ponieważ stwierdzimy, że studenci zupełnie nie radzą sobie z literaturą nowszą. Że owszem, jeśli będą potrafią analizować, powiedzmy, litery z okresu międzywojennego, z Kamandrytów, dajmy na to, czy oczywiście litery Młodej Polski, ale już z awangardą są kłopoty, więc napisałem taką książkę. Prawda? Ale oczywiście mam swoje wybory, tych, których lubię, no o tym zresztą mówiłem często, najczęściej, prawda, na wykładach, prawda, ale na ogół uważam, prawda, że należy jednak jakoś dbać o to, żeby rozszerzyć swoją skalę
z uczniów, prawda, a nie tak trzymać tylnego wzoru. Panie profesorze, czego by pan życzył pana następcom, tym, którzy właśnie studiują filologię polską, tym, którzy dopiero co obronili pracę magisterską, a także tym, którzy być może w przyszłości rozpoczną te studia? Proszę pana, oczywiście życzę, żeby autentycznie kochali literaturę. Bo to jest pierwsze warunek tego, żeby w ogóle z tych studiów coś wyszło. Czasem wydaje mi się, kiedy rozmawiam z niektórymi studentami, że to wcale tak nie jest. Że to ich studia poniżej są trochę przypadkowe. Ale to są, powiedzmy, wyjątki, prawda? Ale na ogół wydaje mi się, że jednak większość jednak kierowała się w wyborze studiów jakimś autentycznym upodobaniem. Oczywiście trzeba wciąż czytać, bardzo dużo czytać, bo tylko w ten sposób można rzeczywiście zdobyć tą kulturę literacką, to wykształcenie literackie, którego się wymaga od każdego polonisty, niezależnie tego, czym będzie. Jeżeli będzie pracował w teatrze, tym bardziej mu to jest być potrzebne. Jeżeli będzie nauczycielem, konieczny. Po prostu, żeby i to musiał być nauczycielem wszystkich epok, prawda, być wykłady w szkole średniej, wszystko, całą literaturę. Więc tutaj chciałbym to podkreślić, że studia polegały nie tyle na takim wiecznym siedzeniu na jakichś wykładach, bo jestem zwolennikiem tego, żeby student mógł wybierać, prawda. Uważam, że niektórych zajęć, zarówno na języku, na historii, to jest za wiele. Studia polegają na samodzielnym studiowaniu literatury. A studiowanie literatury nie można siedząc na ćwiczeniach, tylko siedząc w bibliotece. I wynosząc z biblioteki całe stosy książek i czytając te książki. Prawda? Więc tego życzę, prawda, tej właśnie pasji czytania książek. Wynajdywania rzeczy, o których w ogóle nawet nie wiecie, że są. Odnajdywania czegoś nowego. Życzę wam tego czasu, tyle czasu, ażebyśmy mieli właśnie sposobność właśnie korzystania z tych możliwości, jakie daje uczelnia uniwersytecka. Bo to często może się nie zdarzyć potem, prawda, ktoś pójdzie do małego miasta, prawda, już ta okazja 5 lat przebywania w takim środowisku może się nie powtórzyć. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę bardzo.